Siema ludzie, to ja Viper, a to jest Frozen Heart. Chyba dobrze mówię, jak nie to poprawcie. To taka no, strategia, taki bardziej RTS, gdzie mamy dwie nacje, Danann oraz Shangur. Shangur to demony lodu, coś w tym stylu można tak powiedzieć, takie typki z lodu. A Danann to tacy barbarzyńcy, wikingowie. Bardziej barbarzyńcy tacy. Odporni na mróz i w ogóle jakie dupy rana. Zagramy to raz o dziwno. Mamy trzech bohaterów do wyboru. Ja wezmę tego demona. Hop, 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 hop. Nie czekam, jestem niebieski. Nie jest ten kolor. Potem. I tu tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra. I raczej to będzie wyglądać coś na tym, w tym stylu. Chyba wsio lecimy teraz. No dobra, start. Gra ma dużo błędów z tego punktu widzenia, co ja widzę. Ładuje się w taki dziwny sposób. Na przykład, jak przeskoczymy sobie na mapce, prawda, na tej mini, przykładowo zaprezentuję. Wszystko ładuje się, o, tam wziął. Cała mapa się ładuje w czasie tym rzeczywistym. Dobra, dać mi bo jeszcze bohatera nie mogę mi powiedzieć. No i tu jest ten główny budynek, tu mamy jakieś poboczne, tutaj budujemy to, tamto. Możemy ich wybudować 6 bodajże. Nie wiem. Surowce tutaj mamy, nie wiem co to jest. Dobra, nieważne co to jest. No tu mamy. Dobra, tu stworzymy przykład. To coś. To mój główny bohater. Wątek fabularny jest bardzo i to bardzo długi. No moment długi, no niektóre miejsce mi zajmują tak po więcej niż pół godziny, tak. Zależy wprawdzie, bo niekiedy 15 minut, 30. Muszę przejmować te punkty, one dają nam właśnie surowce. W tym wypadku nie wiem co to jest. U ludzi mamy drzewo, żelazo i chyba kamień, jak dobrze myślę. I to z tego punktu lecą wszystkie surowce. Zaburza nam się teren. I gra jak dla mnie jest lipna. Przeszedłem dużo fabuły, misji fabularnych, ojeju. Co to jest? To nie jest, że to nic nie zbudowałem. Tu mamy nasze jednostki. Open store. Co to jest? O, jakieś itemki. Tego to jeszcze nie patrzyłem. Tu nasze jednostki. Czy ja tu budowałem to? No nie wiem co ja tu wybudowałem. A to wybudowałem. Teraz będzie. Idziemy tak w dół może. Już tu widać. Mamy jednostki, to jest bohater PC. O, już poprzejmował te opaczkę, szybko przejął. No i mam 2 na 3. No, szybciej na surowce będę dochodziły. Jakieś mamy do lepszenia. Tu nie trzeba tego jak odblokować te. A mnie może? Sekunda.
Nie, dobra, bo nie wiem tutaj jak odblokować te postacie. Nie pamiętam. Nie pamiętam, może i nie wiem nawet. Co to jest? Wow, nie wiem. Co ten gościu sobie tu normalnie pił? No post. No nie, dobra, bo to wrót ma, więc tu nie ma co się pchać. Przybiegły jednostki, przybiegli. Nie, no przebiegły, bo tu już mamy grupę. No to wybudujmy jednostkę. Chyba najśmieszniejszą. Śmiesznie wygląda tym, co teraz leci. Miska. Miska, kubek, o, kubek wygodny są. Tak, kubek. Takie dziwne to postać. Dobra, teraz idzie ataksja. It's about snow fall. No dobra, fala? Nie wiem. Śnieżna. Dobra, na razie tutaj zostaniemy. Wątek fabularny zaczyna się od tych ludzi, że tak można ich nazwać, bo oni są naprawdę. Te ich jednostki są takie lipne według mnie. Co tu wybrać? Niż mogę te. Chodźmy. To będzie. Mamy trzy pierwsze. Możemy sobie, nie wiem, coś takiego. Nie wiem, co to jest. Co, ostatni budynek mi został. No i tu zaczyna się. Wow, mój bohater zginął. I lipa. No dobra, on padł. Kampanię to już, o mój Boże, masakra. No atakujcie, kurde, uzyskajcie tkanie. I optymalizacja tej gry jest lipna. Zrobicie to. No mam już dwie jednostki odblokowane. Ej, co zabił? Kurde, mało HP mu zostało i spierdzieli. Struktura. No i nie wiem, o co tutaj chodzi w tym. Tu coś trzeba odblokowywać. I tutaj postawimy, nie wiem, coś takiego hardkorowego. No, chyba to postawimy. Musimy surowców nabrać. Dobra, główny bohater. O, to moje dalej, moje. To dalej mojego gracza. Już tu wrogowie nadchodzą, trzeba się tak ogarnąć. No postawię chyba jednostki na środku, bo to będzie dobry pomysł. Ze względu na to, że to jedyne chyba przejście. Albo nie. A nie, sobie było z boku tutaj takie. No ale dobra, na środku jak postawię, to nic się nie stanie. Już bardziej jak wieża chyba. Nie, cytadel. To jest wieża, bodajże. Ja też nie. No to ja tu nie ma wieży, ja nie gram. Dobra, hop. Co takie robaki, nie wiem, kurwa, będzie mnie to nazwać, to rasę. Śmieszne to jest. I tu postać. Dworo Dmirogo. Jak się nazywa? Hirephon Dembilgori. A tu mamy jakieś skill pointy. O.
Tutaj trzeba. No właśnie tu co by tu postawić? Może to postawić. No to mamy tego głównego bohatera z przeciwnej drużyny. Czy mamy większej armii? Dobra, mamy, co to jest? Jeszcze się buduje. No zróbmy jakoś z tych jednostek. Dobra. Tak. Cold Snake. Mów jakiś atakujący. Tutaj widać, czuć mobę. Jakbym w LoL'a grał. A zabijcie go. Nie, nie daje, nie dadzę rady. Kurde, nie udało się. No ale no, co poradzić, moi mini. Kaskaderska jednostka. Tu raz ulepszenia by się nam przydały. Chodźcie, by mi potrzebne są tu jednostki. A, widać, że te jednostki są... Nie, to inne. Nie miałem tych. Tylko wątek fabularny był. Jakieś... Ulepszenia, inne takie dupery. Tu mamy limit jednostek 67, czyli zresztą każda zajmuje swoje miejsce. Tutaj ta postać jest fajna, ciekawa. Te fajne łapki ma. O kurde, przyjmuję, ja już nie zdążę. Nie, 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 nie ma co się pchać. Trzeba jednostek potworzyć, kilka. O, co to, coś, co, tworzę Koloseus, Koloseus, Kolos. Oj, straciłem 2 punkty przez tego typka. Zaraz odzyskamy je. Dana normalna, straszna, coś tam, aha. Jakie tu były tu DJ-e i DJ-ki? Siak? To jest... Pasywna umiejętność. No i... Małe rozczarowanie, bo nie tego się spodziewałem, ale dobra. Jak widać, są to jednostki pojedyncze. Power, Spawn, Ice Demo, Easy Demo. Dobra, tego tworzymy i idziemy odzyskać ten punkt. Wprawdzie już teraz, nie? Chyba. Chyba, że oni już atakują, ale wątpię. Widać, dziwnie latają te jednostki. Chodzą, chodzą, ale wygląda jakby latały. O, tu mamy te lewo i Ice Demon. Lodowe demony, bodajże. Dobra, tu jakieś tupery, ale do ulepszania.
Czy gra jest warta polecenia? No ja tu nie powiem tego, bo jest wiele ciekawszych gier. I naprawdę, szkoda czasu pogrywać w coś. Co dwie razy, gra jest przeznaczona bardziej dla koopa. A ja nie mam z kim grać. I gra jest słaba według mnie. Słaba. Jakieś tam update codziennie nie robi, nie wiem, coś tam, znaczy ja, no robi się coś tam zawsze, spróbuję to odpalić. Żeby było jakby ten zielony Crash ruszył się, no to ja może, albo nie, dobra, nie. No, chodź tutaj, przyjmij ci ten punkt. Pasywna? Mamy jakieś niepasywne skille. Boreni, nie wiem, tak banan wygląda. Banan taki. Ale dobra. Przejmij, przejmij, bo czasu nie ma. Stwórzmy tego jeszcze. I idziemy chyba na podbój. O Jezu, co to jest? Co to jest? Co to za jednostki? Piłkarzy, kto? Czy coś w tym stylu? Dobra, Maty, chodźcie z tej strony. Skill pointy, tra-la-la-la-la-la-la-la. No i to banan, no bez kitu. Balkon. Tylko... Co to jest? Kurde, no już teleportuję, tak nie strzeliłem sprawy. Zanim mi te jednostki dojdą, mój Boże, ten się kulga i kulga. Jak widzicie, ta gra właśnie w taki sposób wygląda. I chyba atakujemy już, to nie wiem co. Chodź. Dobra. Gdzieś tutaj już wchodzimy na terytorium wroga. To jest pasywna umiejętność. Jakieś się odejmowanie. Nie wiem, co my tu jeszcze mamy. No, nie odejmuję wszystkie uderzenia. Dobra, i chyba ten gracz zakończył karierę. Jeszcze jeden został. O, to jest jedno. No i to tyle chyba z mojej strony, z tej gry. I tak mniej więcej wygląda ona. Taka sobie gierka. No. No i to tyle, ziomki, ziemalki. Ziomki, ziemalki. Dobra. Dobra, schiza. Mniej więcej zaprezentowałem to, co mogłem. Już wszystkie moje jednostki atakują ten bój. Wszystko.
Aja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 j
Dobra, on ma te uderzenie, co tutaj można zaatakować. No i udało się, finito, panowie. No i tak wygląda ta gra, taka. I trzymajcie się, ludziska. No, to było z tej strony gameplay z tej gry. Moja ocena to taka 5 na 10, bo gra nie jest taka interesująca. Nawet jakby grać w kołpa jest taka monotonna, nudna. To jest moje zdanie oczywiście. Każdy może mieć inne. No i tyle. No to trzymajcie się, ludziska, siemka.